Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czesław Cichiński, znany jako też Czechu. Witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. Tak, przypominam o łapkę w górę na samym starcie, o subskrypcjach, o komentarzach, o tym, że linki do kanału vlogowego oraz Instagrama macie w opisie. I teraz przechodzimy do tej bardziej przyjemnej rzeczy, mianowicie odebrałem, słuchajcie, ten kamień z morskiego klifu. Teraz wam opowiem, co się stało, bo tam był jakiś koleś, on tam mówił, że o, tam przemówił do mnie ten, kurwa, jak on tam ma śniący i teraz ja jestem jedynym prawdziwym bogiem, czy tam jedynym prawdziwym posłańcem jego i gin i wyciągnął miecz i dostał w pierdol, ale nie zabiłem go, więc przeżył i gdzieś uciekł. I nauczyłem się ładnie bany hopować, bo goniłem. Chłop biegł sprintem, a ja go goniłem. Mam nadzieję, że nie da się tu biec sprintem, bo jeżeli da się tu kurwa biec sprintem, a ja ani razu tego nie zrobiłem, to powiem wam, trochę się wkurzę. Ale tutaj nie ma, nie? Nie wygląda na to, żeby tu był sprint. Ale jak będzie, a ja go nie używam, to się wkurzę. Dobra, jesteśmy Iberiana, mamy kamień. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Dobra. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. O, easy. Przyjmij ten amulet. O! Jako wyraz mojej wdzięczności. Amulecik. Ciekawe, zaraz zobaczymy, z czego to. Nieraz postradał zmysły. O, Twierdził, właśnie. że śniący objawił się mu w wizji. No to, i tutaj wybrał na macie. swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc nie jestem sprostać prześwietlony. Wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie Powczam. głosu śniącego. A swoją drogą, to już dzisiaj ja nagrywam już piąty odcinek. Po godzinę, to jest piąta godzina grania w tą grę. Dzisiejszego dnia. Jeszcze robiłem oczywiście na off odcinkach, nie? Tam coś tam gdzieś szedłem i tak dalej, czyli no, powiem wam, że... Że ja nie gadam normalnie dużo, co nie? Ja nie jestem paplą. Więc myślę, że dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie ostatnim odcinkiem, bo czuję, że moje gardło to już wysiada, nie? Zaczynam już czuć powoli dyskomfort w mówieniu. Dobra, musimy to zaleźć jakimś kurwa, jakimś ziomkowi. Zaraz się dołem. Korkalomowi. Wydaje mi się, że... Ale mogę się tu chyba upewnić. A nie mogę, nie mogę. Nie mogę. A, mogę, 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 mogę. Nie mogę, nie mogę, 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 mogę. Tak. Czyli Korkalom. Nie wiem, gdzie on się znajduje. Przed nami. Czyli to jest ten ziomuś, gdzie miał receptury. Tak jak mówię. Do nazw w ogóle nie miałbym kurwa pojęcia, kim jest Korkarom. Ale jak już wiem, kim on był, to żeby tam dojść, to jest dla mnie pesteczka. To jest easy. A w ogóle muszę się pochwalić, wreszcie mam ketchup. Bo ostatnie moja dieta przez jakiś miesiąc to jest mniej więcej parówki sojowe i frytki. Więc ostatnio jadłem parówki sojowe i frytki bez ketchupu przez jakieś 2 tygodnie, ale wreszcie mam ketchup. Nie, może 2 tygodnie to przesadzam, więc za bardzo podkolorowałem, no ale ze 3 dni jakoś. Dobra, Korkalom. Czego chcesz? O ty kurwa. To już moje pytaliśmy badania chyba. Dotyczą spraw, o których... Tak, to pamiętam, dobra. I mamy kolejny poziom. Kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. No, tak, wydzieliny z tego, no tak. Wiemy. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym.
Jednak chyba do tego czas, celu chyba czas się ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Tak, chyba wiesz, czas. Co to są pełzacze, prawda? Tak, chyba czas dostać się do starej kopalni. Mów dalej, no. Mów dalej. Tam jest, tam cóż, było kilka takich miejsc, których nie przeszedłem, bo właśnie były te pełzacze. Objawił mi się osobiście. A teraz no, mamy znak, fajną zbroję, mamy mocny miecz, mamy łuk. Że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. Jasna sprawa, kappa. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę. Dziwnie urodzone włosy w ogóle. Ale dzisiaj dysponujemy niewystarczającymi środkami. W ogóle ostatnie, nie? Palemka tutaj. Że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy. Teraz takie coś. Ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Tak długo Chyba teraz będzie nie czas zabić tego, spoiler alert, może zabić tego. Może ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych. Oczywiście. Wąża. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Cześć, to coś mam zrobić, tak? A gdzie znajdę te pełzacze? Chyba w starej kopalni? O kurwa, no to jest daleka droga, tak? Jak należy walczyć z pełzaczami? No to jest daleka droga. W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. No, no już porozmawiaj tam byłem 8 razy. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Byłem już tam. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? Pytałem to najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego. Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. Myślę, że śniący... No właśnie, to tak. Teraz może mi odpowie. Nie. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. O, koleżko, jak? Co takie coś? Widzę, że nie obejdzie się bez przelewu krwi. Oby śniący. Korkalom! Czego? Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. O. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. No super, dzięki przyjacielu. Do zobaczenia. No, obyśniący. Tak, obyśniący. Tego owego, wiadomo. Pamiętam, że chyba tej jednej skrzynki tu nie otwarłem. Lewo? Nie. Prawo? Też nie. Właśnie nie dało się jej otworzyć. To już lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Kurwa, jak się lewo, prawo, lewo. Jak się... No to wam powiem, tłumaczy wiele, dlaczego chłop nie chciał... Był zbugowany i nie chciał mojej receptury wziąć. Widocznie otwarłem to i wczytałem jakiś inny zapis, albo źle to zapisałem po prostu. No i słuchajcie, i lipa. No teraz wszystko tłumaczy, możemy mu oddać. Tam zawsze jakiś XP pewnie siądzie, mimo tego, że już tam przecież jesteśmy tymi strażnikami, czy tam kurwa cieniami, czy czymkolwiek, to możemy korzystać z tego stołu alchemicznego. Bezi. Możemy czy nie? Ja nie wiem, Bezi. Byśmy taką miksturkę sobie machnęli, co? Ale chyba nie możemy. Albo kurwa, no ciężko jest. Nie, wydaje mi się, że nie potrafimy. Nie posiadamy odpowiednich umiejętności. To może nas ten Korkalom nauczy. Dobra. No to co? Misja? Stara kopalnia. Wracamy. It's time to wrócić. Gdzie teraz była stara kopalnia? Może sobie przypomnę. Pewnie masz rację. A jak nie, to mam chyba mapę na telefonie, więc to nie będzie takie aż najtrudniejsze. Kiedyś takie sprawy załatwia... Zapisałem sobie. Tak, bo żeby odnaleźć nowy obóz, tak. Żeby się nie męczyć. Nie chciałem, żeby wiecie.
nie patrzeć po necie, tylko jakby starać się grać w tą grę, jakby wiecie, jesteśmy sobie bez im, trafiamy tu, nie wiemy co jest tak, gdzie, po co, dlaczego, dlatego tak chodzimy. Ja lubię imersję w grach. No ale niestety Gothic jest kurwa tak koślawy, że czasem nas z tej imersji wyprowadza. Patrzcie na te banehopy. Trzeba w idealnym momencie przed spadnięciem, przy stworzeniu takiego pierwszego dymku, kliknąć jeszcze raz prawy, patrzcie. Widzicie? Pamięć mięśniowa. Mogę nie patrzeć, a i tak pewnie mi wyjdzie. O czymś innym. To się już więcej. Tylko też powierzchnia jak coś musi być gładka, bo inaczej gładka albo pod górę. Pod górę chyba najłatwiej się wchodzi. Dobra. Zobaczmy, czy mamy jakieś. O! Stalowy język. To jest w ogóle ta broń, którą podnieśliśmy z tego Amigosa jak coś. Niezłą miał broń, no. Gorszą od mojej, ale niezłą. Mapa. Co ja kurwa robię? Mapa. Mapa od Iberiona, nie. Mapa starej kopalni, mapa kolonii całej, tak. No powiem wam, nie pamiętam niestety, gdzie się znajdowała kopalnia. Więc obawiam się, że muszę to sprawdzić. Sardos Tower, Old Mine, czyli stara kopalnia jest pod piątką, a piątka jest... To było u góry? Tam była stara kopalnia? Co wy gadacie? Poważnie? A, tak, tak, dobra, już pamiętam. O kurwa, to jest drugi koniec. O Jezus, no dobra, no co? Chyba nic nie zrobimy, tylko trzeba dobrze bany hopować i jakoś szybko pójdzie, co? Na razie nie wiem, czy się udało mi kiedykolwiek bardziej niż 4. Jestem zachłanny, chcę za szybko. To trzeba dobrze, idealnie. Znowu za szybko, teraz za wolno, za szybko. Idealnie. Ajajajajaj. Już widzę nazwę tego odcinka. Idealnie. Też nie wiem, czy po prostu nie będę tego nazywał Gothic. Że po prostu tego nie nazwę Gothic 1 i po prostu ponumerkuję, bo nie chce mi się nazywać nazw. Zresztą nie do końca pamiętam, co my w ogóle robiliśmy w poprzednich odcinkach, co nie, to... Jakby ja mam dobrą pamięć, no ale powiem wam. Żeby wiecie, nazwać te odcinki, ja będę musiał każdy odcinek przejrzeć i przypomnieć sobie ten, więc mi się zazwyczaj nie chce, więc spoko jest po prostu nazwać i jest, a nie? Numerkiem i wywalone. Dobra, najciężej jest właśnie z góry schodzić, tak szczerze. Znaczy, schodzić jest łatwo, tylko bany hopować, że tak powiem. To grał w CS, a ten wie o co chodzi. O kurwa, się odbiliśmy nieźle. Może da się... Co kurwa było? O, się wystraszyłem. Co to było? Aż mnie ciarki po plecach, słuchajcie, przeszły. No nic, no chyba nie będzie nam dane się tego dowiedzieć. O ile to było w grze w ogóle. Wydaje mi się, że tak. Ale możliwe, że ktoś sobie po prostu wsiadł do auta, trzasnął drzwiami, a ja myślę, że tu jakiś troll, kurwa. Nie, to się nazywa cieniostwór. To jest ten monstrum. Nie no kurwa, co źle idę. Dobra, taś. Właściwie to nie taś. Nie chcemy walczyć. A droga chyba tam się zrespiły jakieś potwory, ale nie jakieś tak bardzo, co nie? Aaaa!
Nie, jestem ciekaw, czy jakoś da się tak, wiecie. Nie, chyba nie da się. Chyba może jest jakaś technika, jak się schodzi, co nie? Że wtedy szybciej. Ale tak to raczej nie. Na przykład jak się schodzi, to że możesz tego tu się odbić jakoś fajnie, coś takiego, ale... Dobra, bo my kurwa jak my idziemy w ogóle? No dobrze idziemy, dobrze, masno idziemy. Proste, że tak. No, to nam bardzo dobrze znana już okolica. I co tam, pajace? Pamiętam, jak mi chcieliście pobić. Jeszcze krwawicie. I dobrze mam tak. Teraz to ja jestem cieniem. Ale to było masne. Tak staram się to powtórzyć, ale chyba bez tryhardu się nie da. Chyba nie da się tego powtórzyć bez tryhardowania, mi się wydaje. A chciałem, wiecie, tak komentować trochę, co nie? Jednak na tym polega gameplay, że się ciągle mówi. Właśnie to jest chyba najgorsze. I tak jak mówiłem wcześniej, jak odnośnie... Chciałem kiedyś nagrać poradnik odnośnie jak nagrywać gameplay, bo to z jednej strony jasna sprawa, że możesz sobie usiąść i tak dalej. To chyba ja mam po prostu... Znaczy, ja nie wiem, może ja źle prowadzę gameplaye, to jakby, żeby nie było. Ja jestem tylko ziomkiem, co sobie odpala OBS-a i sobie... Oj. I sobie idzie w złą stronę, nie w stronę kopalni, jak widać, nie? Ja sobie odpalam OBS-a i sobie kręcę po prostu goticzkę, gram sobie w goticzkę i SS-o. Ale właśnie chyba najważniejszym, przynajmniej mi się tak wydaje, najważniejszą rzeczą jest po prostu, mówić, nie? Jakby Czekaj, my stamtąd... A nie, no z drugiej strony przyszliśmy. Jakby, no wiecie, nie ma gameplaya, jak ja widzę gameplay, w którym koleś siedzi i nic nie mówi, tak samo może jak gdzieś tam ja na tym samym starcie, kiedy znowu zacząłem nagrywać, co nie, to mam wrażenie, że takie odcinki były puste. Bez słów. To wydaje mi się, że wtedy to jest kijowy gameplay, co nie? Że jakby jak człowiek sobie tak nic nie mówi, tylko to tak siedzi i gra. No to jest tam coś tam powie, wiecie, tam po cichu, bez emocji, nieprzyzwyczajony, wiadomo jak jest, nie? Tak dziwnie, powiem wam, jasna sprawa, że się dziwnie mówi do nikogo w teorii, nie? W teorii nie gadam do nikogo, gadam do siebie w tym momencie. Właściwie w praktyce gadam do siebie, w teorii gadam no do was, nie? Ale w praktyce gadam do siebie. Dlatego, no na pewno dziwnie. I chciałem powiedzieć, że właśnie po jakimś czasie tak ciągle... Mam wrażenie, że strasznie się rozgadałem, strasznie. Strasznie, że tak cicho siedziałem na samym starcie, ja w ogóle nie lubię gadać w życiu, ale jak siadam do nagrywania, to jest widać, minęło 10 odcinków, nie? 10 odcinków i rozwinąłem się. Już widzę progres między tymi pierwszymi odcinkami i teraźniejszymi odcinkami. Mam wrażenie, że te pierwsze odcinki no były jednak troszeczkę cringe'em. Jakby większość moich odcinków była cringe'em i pewnie będzie, ale... Ale teraz chyba jest taki normalny, wychillowany odcinek. Prosta piła. Czy w ogóle trochę samej definicji cringe'u... gadanie do siebie do mikrofonu jest troszeczkę cringe'owe dla mnie, więc muszę przełknąć to. Jak sobie wyobrażam, że ktoś mówi w radiu, to mówi się monaleczko, wiecie, do siebie, no to już mi zależy cringe'em. Ja w ogóle szybko się cringe'uję, no strasznie. Ja mam giga szybko, giga. Tylko kogoś zobaczę, coś usłyszę, od razu mną skręca. No i mamy, stara kopalnia, no 10 minut chyba ruszyliśmy dupę, ale się udało. Jesteśmy, to jest misja wydzielina pełzaczy. Guru Kurkalom poprosił mnie, bym odnalazł dla niego silniejszą wydzielinę pełzaczy. Do tej pory pozyskiwano ją z wnętrzności potworu, ale Kalom uważa, że można ją pozyskać w inny sposób. A co znaczy, kurwa, w inny sposób? No dobra, nieważne. No z Drake'em... No prosta. A i oni się. Możesz mnie przepuścić? Możesz mnie pocałować w żyć pajacu? No byliśmy tu już, tu raczej chyba, że. Zagome?
A teraz... Mogę coś dobra, od ciebie teraz kupić. Już kumam, mam po prostu... Mam wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. Wszyscy... To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Wszyscy będą gadać za Gomeza. Bo stałem się tym. Z Bractwa, prawda? Z Bractwa, znaczy no to cieniem się stałem do tego. Dlatego wszyscy tak gadałem. Ile mam strzału? Jezus, 500. Nie no, nie kupujemy, nic nie ma sensu. Mam 500 strzał. Ja w życiu tego nie ma szans, że ja... Oj, oj, oj. Przynajmniej dobrze, że mogę wczytać. Dobra, no wydaje mi się, że jedyną słuszną... A nie, to już chyba mówiłem dawno temu, to już, a właśnie dawno temu, w sensie kilkanaście odcinków temu, odnośnie tego, że nie da się chyba wydobywać tutaj rudy, nie? Bo poczytałem trochę. Nie wiem, czy ostatecznie to powiedziałem, ale na pewno chciałem to powiedzieć. A czy powiedziałem to, nie do końca pamiętam i jestem pewien. Ale wydaje mi się, że nie, dlatego mówię teraz, nie da się. Przynajmniej, znaczy to nie jest zweryfikowana informacja, aczkolwiek przeczytałem na jednym forum, że się nie da, no to uznałem, że się nie da. Nie miałem czasu weryfikować tych informacji, a ponadto nie jest ona na tyle ważna. Znaczy, no nie wiem ile by... Na pewno w dwójce da się chyba złoto, ktoś tam pisał i nic innego się nie da, dlatego jest tam trochę zbejtowali, bo... Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Bo przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. No dobra, co? Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? No mamy łuk. Tak, rozumiem, tam było na dole i jak tam wskakiwałem, to one mnie zabijały, ale teraz mam łuk, więc gites. Cześć. No ty nie masz nic ciekawego, tu macie te skrzynki. A wiecie, że tych skrzynek kurwa nie okradłem? Co jest ze mną? Coś było ze mną? Bo ja jeszcze myślałem, że nie da się okradać na oczach, a oni kurwa sobie nic z tego nie robią, jak ja tę skrzynię otworzę. Oni kurwa w szoku są. Patrzcie. Prawo. O, uratowałem. Łapy precz, śmiecio. I nic. Właśnie o tym mówiłem. Prawa, lewa, prawa. Prawa. Łapy precz. Oni tylko. Łapy precz, śmiecio. I nic. Za Gomeza. I za Gomeza, nie? To pootwierajmy, co? Głupio by było nie otworzyć. Głupio by było nie otworzyć, albo na to skądś te 50 minut odcinka musi się wziąć, tak? Nie, żebym nie miał siana. Zapisałem tu? Nie pamiętam. Że tak blisko zapisałem. Lewa, prawa, lewa. Łapy precz. Śmieciu. Git. Prawa, lewa. Tylko musimy wiedzieć, jedynym tutaj utrudnieniem jest, musimy wytrwać psychicznie, co mówię. Łapy precz. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, lewa. Lewa, prawa, lewa, lewa. Psychicznie musimy wytrwać, ale jak już wytrwamy psychicznie, to jest... nie wiem w sumie, a może dlatego, że teraz jestem też tym jednym z nich w sumie, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Jan, pewnie, że za Gomeza. No i super. Nie sprawiaj żadnych kłopotów, gdzie ja kłopoty, to ja bym...
W sumie te kłopoty to ja mam na drugie, ale dobra. Powiedzmy, że jest git. Tu byliśmy, tu na bank byliśmy, ale może wejdziemy jeszcze raz, kto wie, może tu będzie coś ciekawego. Może z Gornabarem pogadamy. Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo, gdyby udało się je znaleźć. Super. Ten raczej nic nie powie. Dobra, tu na pewno byliśmy, ale może się jakieś nowe zrespiły, weźmiemy sobie. A co to jest na górze, widzicie? Bo tu jedna to jest, a może to jest też ruda, tylko jakaś inna w sumie, dobra. No, pełzacze są mocne ogólnie. To są, kurwa, mocne gagatki. A, wy ciemność widzicie, tak? Ciemność widzę, ciemność, jasne, że tak. Jak będziemy szli w jakieś ciemniejsze, chociaż nie, dobra, to pochodnia. Odpalimy. Ja mam w sumie tych pochodni pewnie z milion, więc... Tylko, wiecie, boję się jednej rzeczy, że... Jak wyciągnę teraz łuk, to ta pochodnia będzie mi na... No właśnie, w sumie to nie ma sensu za bardzo. Kurwa. Dobra. Pełzacze okazują się nieśmiertelne od mojego miecza z jakiegoś powodu, w sumie nie wiem jakiego, pomocy. Halo! Zawsze. Ej, nic nie zadaje, co jest, kurwa. A łukiem? Oni na hita, tak? Ściągi tego pełzacza, jest, no dobra. Schowasz to sam? A mogę tą pochodnię podnieść? No nie mogę właśnie. No to bez sensu schodzenie z tą pochodnią, jak ja tu będę co 3 sekundy walczył z pełzaczami, co nie? No ale dobra, w sumie to macie, no. Wam będzie się przyjemniej, mam nadzieję, oglądało. To odpalę, co? Ja nie odpalę, pewnie, że odpalę. Te tekstury wczytujące się. Już by mogli zrobić, żeby się cała lokacja wczytywała. Mamy 2020 rok, ale dobra, pewnie z przyczyn technicznych nie jest to za bardzo możliwe. Dobra, i właśnie, i jakby coś, to o tym miejscu mówię. Tu jest, tu... Dobrze, że zapisałem. Dobra. I teraz tak. Kurwa mać. No nic im nie robię, ty. O! Spróbujmy obrać bardziej taktyczną pozycję. O, ja widzę taktyczną pozycję. Hell fucking yes. To jest taktyczna pozycja. O, tak, byczku. Pyk. Ja nie wiem, tu jest, kurwa, jak sobie to ulepszam, to jest jakaś większa szansa na trafienie, czy coś? Nie wiem, w sumie. Ale, dobra. No bo czasem nie trafię, co nie? Mimo tego, że trafię. Nie wiem, jak to działa. Ale śmiesznie, bo strzelam teraz na lewo i zabiłem nawet. Dobra, zapiszmy. Tak, no powiem wam tak, nawet bez tej zbroi chyba teraz mam wrażenie, bym pokonał te pełzacze. To raczej, kurwa, nie było najtrudniejsze zadanie. Ten, co się w mroku ukrył. W ciemności. Brother, which another mother. To był tak zwany, bo miał inny kolor. Ale mi gardło już umiera, Jezus Maria. Oj, czuję jutro, powiem wam tak, bo ogólnie jak człowiek, ja też mniej palę teraz, staram się w ogóle, więc powiem wam tak, mamy i koło zębate, powiem wam tak, fakt, że tak mnie gardło boli już, ogólnie mnie gardło boli, jak człowiek przestanie, ja na przykład, jak przestaje palić, to gardło mnie, no, sieka mnie gardło. Ale w momencie, kiedy nagrywam dziennie i przez 5 godzin praktycznie cały czas mówię, no to powiem wam,
To sieka podwójnie, co nie? To sieka podwójnie. Dobra, weźmy tutaj akurat pochodnia, kurwa, będzie przydatna w miarę. Mamy tu pełzacza, weźmy sobie z jego zwłoki. Nie możemy... Ta sytuacja... Nie cierpie zwłoki? Nie, co? Jakieś... Kurwa, zapomniałem, jak to powiedzenie było. Było takie, jakieś takie, że ten, PPG. Nie cierpi zwłoki ta sytuacja, o. Whatever. Dobra, wracamy na górę. Oddaję mu koło zębate. I co, on nam pomoże nam chyba wybić jakieś tam gniazdo, nie? Czy coś. A tylko, żebym teraz nie spadł. Bo te drabiny to wam powiem. To jest ciężka sprawa. Ja jestem ciekaw, czy mogę na drabinie zapisać. Mogę, ale kurwa, nigdy tego nie rób. Nigdy niech ci ręka, kurwa, ciężką będzie wtedy, jak chcesz to, jak chcesz zapisać w Gothiku 1 save'a na drabinie. Ty chyba oszalałeś. To normalnie, ja się boję save'y zapisywać. Więc na 8 save'ów czasem robię tam różne. Jeszcze na jednym save'ie, na drabinie, chłopy. A ciekawe, na pewno jest Amigo, który przeszedł grę bez ani jednej śmierci w Gothiku. No. Pewnie jest. Ale chłop musiał chyba tego Gothika 62 razy przejść. I za 63 mu wyszło. I pewnie jeszcze oszukał. Dobra, siema ja. Proste, że tak. Masz koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. A to my już tam byliśmy, zbugowaliśmy ostatnio. Nadal szukam gniazda pełzaczy. Mówiłem ci już. Idź do Azgana. To do... Dobra. Rozejrzyj, nie sprawiaj. Pamiętacie, jak zbugowałem tam przypadkiem? To ja myślałem, że to jest jakiś koniec gry, że tam jest ostatni etap gierki, nie? A tu się okazuje, że nie do końca. Dobra, i teraz musimy znowu, kurwa, schodzić na dół, no. Lepiej się do tego... Ja nienawidzę takich rzeczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tu to szczerze nawet lepiej nie skakać, będzie szybciej. Że raz na jakiś czas na płaskiej powierzchni. Dobra, na najniższym piętrze. Wszystko będzie w porządku. Czy tu jest najniższe piętro? Wydaje mi się, że nie do końca w sumie. A może, o, on będzie może miał rudę nową. Wąż. Zagomeza, pewnie, że tak. Jeśli tak. Masz rudę nową? Jakąś ten? No, nie masz, kurczę. No to lipa. Tam jednego orka niewolnika zabiliśmy w sumie. Dobra, gdzie to było? Tutaj? Nie wiem w sumie. Muszę sobie poprzypominać. Ty mój miecz tym pełzaczom w sumie nic nie robi. Nie wiem, czy to jest błąd gry jakiś, czy coś. Istnieje taka szansa na pewno. Tu pamiętam, ja baitowałem te pełzacze i uciekałem, żeby strażnicę zabili. Ale to była taka powolna robota. W pewnym momencie stwierdziłem, że pierwsze i tak tu pewnie przyjdę jeszcze z 3 razy. W ogóle nie fokusuję tego pełzacza, a ten dostaje. Jezus, ale paskudne są te pełzacze. Powiem wam, że jakby takie coś istniało w realu, to no... To by było... no, dla niektórych osób to woleliby sobie strzelić w łeb. Ci, co nienawidzą robali. A i tak w jakiejś Australii czy coś tam, jakieś ogromne pająki są. Był takie zdjęcie, gdzie na takiej łopacie chyba, czy tam na jakichś grabkach taki wielki pająk takiej wielkości stał. Co było oczywiście fejkiem, bo ten pająk był mniejszy, a grabki były małe, ale co nie zmienia faktu, że ten pająk chyba był gdzieś tej wielkości, czy coś takiego.
No to nie jest mały pająk, tak? Jak ci stanie na twarzy, cały Jezus Maria. Pozdrawiam arachnofobów. Mam nadzieję, że świetnie wam się ogląda moje gameplaye. I zostawicie łapkę w górę. Czasem warto ugryźć się w język. Ja na przykład mam... albo nie powiem wam. Znaczy dużo mam. Każdy człowiek ma jakieś takie różne rzeczy. Jest taka choroba, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, choroba przed dziurami. Możecie sobie wpisać. Choroba. Strach przed dziurami w ciele. Jest to tam, czytałem, genetycznie od tam przodków i tak dalej. Więc ja to mam na pewno. Jak to zobaczę, to po prostu gdzieś na Facebooku chodził, że nie używaj tego szamponu, bo tego to ja autentycznie, jak miałem, to było, to już byłem, wiecie, normalny, miałem 14 lat, przez tydzień chyba nie użyłem szamponu, kurwa, bo się bałem, więc wiecie, chociaż nie kliknąłem w ten artykuł, bo się, byłem przerażony, to i tak na, i głębi, morza się boję, chociaż uwielbiam pływać w morzu i tak dalej, co nie? To jak są takie zdjęcia, gdzie jest takie czarne morze, to ajajaj, ciary, albo czarne morze i tam jakiś potwór, jakiś tam ryba, Jezus Maria, aż mnie nosi, kurwa. A ja lubię morze wpływać. Morze jest fajne, póki jest płytkie, za tak? Meza. Posta piła. Ja lubię w ogóle... Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta woda przeklęta lubię. Góra jest jednym chociaż wielkim nie lubię, bo się boję, pełzaczy. Ale... Dlaczego zamknięto to dziwne trochę, wiecie. Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Iliana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Kurwa no. Strażników świątynnych? Kurwa, tu zebranie się. Kopasz, macie przejebane, jak tu wejdą. Za Gomeza. Macie przewalone, jak tu przyjdą pełzacze. Tu mnie się nie dziwię. Dobra, strażnik świątyny, który to są te... To są te z bagiem, tak? Gdzie ja ci trzech strażników świątynnych ogarnę? Otwieraj mi też w imię, nie wkurwiej. Wracamy tam. Otwieraj te drzwi. Za gumę. No Jesus, no naprawdę. Dobra. Okej. No będziemy biegać w kółko. Historie mi się kończą, goddammit. Ty... Za gumę. Widzę, że rozdrabniacz jest już sprawny. Tak, staramy się, żeby ludzie nie narzekali tutaj na brak zajęcia. Wydaje mi się, że zajebałem wam orkę, który miał tam kręcić to. Prawda? Przepuść mnie. Tak. Zabiłem im orka na bank. Tu był ork. Zabiłem go. Pamiętam. Ale trudno. 50 expa nie chodziło piechotą, tak? Czyli to nie są strażnicy świątyni, tylko muszę po tych tamtych bobów iść. No dobrze, no dobrze. O, tu będą. Dobra, no to chodźcie. No, cześć. Siema. Co? Słuchaj. Nie no. Byszku. No co ja mam zrobić? Halo. Nie otworzył bramy, dopóki nie sprowadzę mu kilka strażników świątynnych do pomocy. Strażnik świątynny! Przecież umiem czytać. No co jest? To muszą być ci z nazwy, czy ja muszę całą kopalnię od nowa chodzić? Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. O, pójdziemy. Dobrze. O. Spotkamy się przy wielkim przejściu. A, czyli oni pójdą ze mną. Przepuść dobra. Mnie. Przekonam go, aby dołączył do oddziału przy bramie. Ale muszę kilku, tak? Ilu muszę? Kilku. Ile to znaczy kilku? Kilku to może znaczy tylu, ile będę miał ochotę, tak? Czyli w sumie tym więcej, potrzebuję tym lepiej. Twojej pomocy. No to lecimy Szukam na górę. Wydzieliny pełzaczy dla Kaloma.
i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś... Oj, sorry, że pomijam. Proszę, przepraszam. Może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się nie na dole. Nie mogę się powstrzymać. Łaskana. Będę czekał. Przepuść mnie. Dobra. Tutaj nie, tutaj raczej nikogo już więcej nie było. Lecimy na górę, bo tam jeszcze jeden amigos na pewno jest. Ten nie chce pomóc, po prostu nie chce. Wydaje mi się, że jest tam jeszcze jeden koleś. Gorzej jak nie ma i idę teraz na marne na górę, no ale dobra, chodźmy. To wiecie, co trzy głowy, to co cztery głowy, to nie dwie, tak? Prosta piła. Tutaj był jeden? I czy wyżej był? Wyżej wydaje mi się, że już żadnego nie było. Czyli bierzemy tego i spadamy na dół. Potrzebuję twojej bierzemy pomocy. Tego i lecimy szukam na dół. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! No i kos. No to lecimy. Przepuść mnie! No z chęcią, tylko rusz dupę, amigos. No zanim, kurwa, zanim on tam przyjdzie, no to przecież ja już tam będę w pie... Dobra, wchodzimy bez niego. No, że magicznie się teleportuje, to spoko. Dobrze, że przynajmniej zapisuje się tak od buta, nie trzeba czekać. Siema kopacze, macie siema, masz przewalony gościu. Zaraz będzie tutaj imprezka. No, nie będę czekał na tego gościa, więc... Za Gomeza, cześć, otwieraj. Przygotowania skończone. Można już półtora otworzyć... Półtora kafla. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Będzie impreza, no. Też tak czuję. Czekajcie, chcę... O. A mnie coś swędzi na plecach, nie mogę się podrapać. No otwieraj, amigos. Za Gomeza. Otwieraj. Otwórz, halo. Hejka, co tam się z tobą dzieje? Otwieraj te drzwi, kurwa. Dobra, sam je otworzę. No też biorę tego. Ale bitwa jest. Ja ani jednego expa nie zdobyłem, ale dobra. No nie zdążyłem się. Ale wy, oni poważnie nie idą za mną? Niech nadaj. Za Gomez. A wy idziecie ze mną, czy nie? Zbudź. Zbudź się. Kurwa, no to, ale to chodźcie ze mną, ty. Nie mam tu sami? Solo? No chyba ochujeliście, no. Solo mam iść. Oni są pijani, solo, kurwa. Co jestem? Te lody? Zbudź! Dobra, idziemy. Aha, wiecie co zrobimy? No tak, pewnie, że tak. To zaklęcie chyba nie jest jakieś drogie ogólnie, żeby... Ja już tylko przeliczam na ten 5 wartości rudy, mówię 2,5 mogę się tego ściągnąć i 2 dostanę, to chyba zostawię, nie? Nie no, dobra. Skastujmy światło, bo teraz akurat nam się kurczę przyda. Teraz tak dosłownie nam się przyda. Dobra. Łuk, save. Lecimy. 44 minuty, ale to trochę uda nam się zbadać. O Jezus Maria. Ale się tu pozbędziemy, kurwa, wszystkiego. Pasjonujący będzie ten... Ale one biją, skurczybyki. O kurwa, ewakuacja.
Oj, 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 ale to będzie trudno. No nawet mi nie mów, że muszę za każdym razem światło kastować, kurwa. O Jezus Maria, no dobra, 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 ale to chyba zostawimy sobie na kolejny odcinek, coś sądzę. Zapisne. Ale lipa ty. Dobra, i uciekamy. Do naszych. Panowie. Brazi. Facet ma dość. No i następnym razem cię wykończę. Ani się wziąć. Ojej, to było zdecydowanie za głośne, jak na fakt, że nie wkurzyłem się, tylko chciałem zrobić tak. Wiecie. Jakbym miał kurwa 10 lat. Dobra, nie mamy już zaklęcia światła, więc to nasza ostatnia szansa, panowie. A potem kurwa działamy po ziemku i to nie jest dobra informacja. Dobra, że ja już wolę po prostu nie strzelać, wy się nimi zajmijmy. Zajmijcie. Schowaj tę broń. Jak mam schować broń, jak mam stado pełzaczy za sobą? Co ty pieprzysz, gościu? No i idę. Powiem wam, że trochę ta misja jest samobójcza, jak idziemy solo. To jest dopiero początek, a tu już mamy chyba z 10 trupów typu pełzacze, a te pełzacze to one nie są kurwa takie se hop-siup, nie? To nie jest takie hop-siup. Te pełzacze jednak trochę biją, a ja już nie mam zaklęć światła niestety. Wydaje mi się, że to jest ostatnie zaklęcie światła. Może ma jakieś artefakty? Ochrona przed ogniem. No ochrona przed ogniem, a na ciul mi ochronę przed ogniem. Ognisty pocisk, kula ognia. No wydaje mi się, że będziemy musieli to porobić, a tu co to jest w ogóle? Już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że... Dlatego, że osobistym fanem... takich filmów nie jestem, to... i nie oglądam, to i tak mi się kojarzy z tymi, z hentajami. 100% tak, dobra. Kurwa. No pewnie dużo potracimy tutaj potek i wszystkiego innego, ale... Oj, powiem wam, nie wiem, czy nie machnąć teraz ponadgodzinny odcinek. I po prostu sobie tutaj po... Jezus, tam nic nie widać, aż się cykam trochę. Trochę się cykam. Dobra, idziemy. Kurwa, jak tu jest ciemno. Możemy przy okazji rozrzucać pochodnie, żeby... Aha, stąd przyszliśmy. A propos genialnej orientacji w terenie, o której wspominałem wcześniej. To piszę jeszcze raz, bo miałem wrażenie, że trochę się podbagowało. Tam jest swędzi noga, shit. Ugh. Dobra. Dobra, no to co, idziemy przez siebie. Trzeba... No jest kurwa nieprzyjemny dźwięk. Trzeba często zapisywać. Gęsto trafiać pełzacze. I będzie dobrze. Jest gites. No, moglibyśmy mieć lepszy łuk. Ja mam 45 punktów umiejętności do wydania. No ale nawet się nie trafia żadna broń, którą mógłbym wziąć, prawda? I... Aha, ja rozumiem. One jakby z tych wychodzą, te pełzacze. Tam do góry jest jakaś matka, tak? Czy coś takiego. Okej. Ma to, powiem wam szczerze, sens. Czy ja dosięgnę tutaj stąd? Dosięgam. Idą dwa. Na szczęście dwa to nie jest jakieś... gigantycznie dużo. Ten już kurwa ewakuację odpierdala.
No Bezi, ale a ty też coś kurwa chyba odpierdalasz, no traf go. O. Dobra. Łuk jest OP, tak jak mówiłem. Mimo tego, że większość strzał nie trafiamy, to jest OP. Dobra. 50 minut. No staram się, słuchajcie, iść jak najszybciej. Staram się, żeby nie było tak, że w najlepszym momencie wychodzę, bo ja też tego nie lubię. A tu zapowiada się, kurwa, ciekawe rozwinięcie sytuacji. Muzyczka zmieniła się na mroczniejszą. Ciemno się zrobiło. Pusto. Ja jestem sam w chacie. Jest interesujący klimacik. A może nie jestem sam? A może ty nie jesteś sam? Hu, ha, ha, ha. Dobra. O! Pyk, pyk, pyk. Oj, tu mogą być problemy. Problemy Najmana. Ewakuacja tak zwana. Będę dobrze bany hopował, to dam radę. Okej. Jest spoko. Machniemy sobie dwie potki i jest gites. Sejwik i wracamy. O, jest tu jeden amigos. Na szczęście one są giga powolne i tylko w stadzie mogą nam coś zrobić, bo wtedy dość szybko biją, ale tak solo to są giga chujowe, tak szczerze. O, tam jest jeszcze jeden amigos. Dobra, może machnijmy potkę sobie. Zapiszmy i lecimy dalej. Z łukiem. Łuk chyba nawet lepszy niż jej broń, też szczerze. Pyk. I chyba z tego co pamiętam, to tutaj umarł. O, jest i skurwiel. Skurwiel matka tu jest. Królowa pełzaczy. Cześć. No nie wiem, że ręcznie muszę ją zabić, bo się wkurwię. Oj. No jesteś wyjątkowo, kurwa, brzydka. Ja powiem wam tak, no chyba muszę to zrobić, kurwa, ręcznie. Oj. Chyba będzie wpisywane how to zabić królowa pełzaczy, bo to jest niemożliwe, kurwa. Jak ja mam ją zabić? Stop. Okej. Może te jaja? No nie. Może trzeba zużyć magii, co? O, to jest fajna broń, ale nie jest za dużo lepsza od mojej, a wymaga sporo. No to co, może zapierdolę pani królowej ognisty pocisk. Nie? Jak to zrobić, słuchajcie? Powiedzcie mi, może wiecie. Może na kontry. Blok, bez i. Powiem wam tak. Nie wiem i dowiemy się tego w odcinku kolejnym. Chyba już nagranym jutro, bo powiem wam, ciężko z moim gardłem, aczkolwiek może jeszcze tutaj ogarnę sobie. I zabijemy tą królową jeszcze dzisiaj, znaczy ja dzisiaj, wy będziecie to widzieć chyba też dzisiaj o godzinie 18. Przypominam właśnie, że odcinki
są codziennie o godzinie 16 i o godzinie 18 na tym kanale. Mam jeszcze kanał vlogowy, link w opisie. Mam jeszcze Instagrama, rzecz jasna, link w opisie. Zachęcam do subowania, do łapy w górę, do komentowania i do trzymania się ciepło. I do jutra. Pa, pa.